Cześć, tu Jakub. Witam na kanale Sologram. Zapraszam na kolejną pełną rozgrywkę solo. Dziś przed nami włoskie coś. Citta stato. Simone Cerutti Sola. Pan, który znany jest z zupełnie niczego, ale stworzył bardzo ciekawą, intrygującą grę planszową, tematycznie osadzoną w XII wieku, ale tego tutaj raczej nie poczujecie. Zanim jednak opowiem o tym, co będziemy dzisiaj tutaj mieli na stole i co tutaj się będzie działo, witam po przerwie wakacyjnej wszystkich miłych gości, nowych i stałych oglądaczy na kanale Sologram. Kto nie miał jeszcze okazji dołączyć do grona subskrybentów, zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli powiększycie to grono, to też daje takiego kopa i powera do tego, żeby działać dla Was i nagrywać tutaj te pełne rozgrywki. Nie tylko solo, bo w ostatnim czasie zamęczyłem Was troszkę tymi rozgrywkami niesologramowymi z moimi miłymi gośćmi, ale no tak się akurat złożyło, że przed wakacjami, przed zasłużonym odpoczynkiem letnim nie było mi dane nagrać Wam coś ciekawego solo, dlatego wrzuciłem materiały, które po prostu miałem już wcześniej dla Was przygotowane, a nagrane z moimi właśnie gośćmi. Ale myślę, że było ciekawie, miło i sympatycznie. Skaucik, mam nadzieję, że Wam przypadł do gustu, bo my go bardzo, bardzo lubimy. Okazało się, że źle w niego gramy, ale dzięki Wam już wiemy, że teraz będziemy grać w niego dobrze. Ta gra w naszym gronie w ostatnim czasie pojawiła się na stole, mimo że wydana już chyba 2 lata temu, przeszła bez echa, a naszym zdaniem warto byłoby się jej przyjrzeć, ponieważ jest intrygująca, jest w niej coś takiego, co powoduje, że jest ciekawie. Nie mamy zielonego zupełnie pojęcia, jak się w to powinno grać, dlatego ta dzisiejsza rozgrywka to chyba będzie bardziej taka prezentacja gry niż tutaj możliwości grania. Co więcej, ten wariant solo nie jest moją ulubioną formą rozgrywki, jeżeli chodzi o granie solo, bo jest to może nawet nie tyle bicie jakiegoś rekordu, ale żeby uznać grę za wygraną, trzeba osiągnąć jakiś cel. Tutaj mamy akurat 18 punktów zdobytych przez naszego gracza ducha, naszego wirtualnego gracza, który tak naprawdę będzie nam tylko tutaj podbierał karty i zgrzytał kości i kazał robić nam jakieś złe rzeczy. I musimy jeszcze osiągnąć jakieś tam dodatkowe cele w grze, żeby móc powiedzieć, że dana gra została wygrana. Ale jest to też o tyle ciekawe, że ta gra solo podzielona jest na scenariusze. W grze solo mamy cztery scenariusze. Oczywiście pierwszy najłatwiejszy, czwarty najtrudniejszy. Każdy scenariusz składa się z kilku rozgrywek. Akurat pierwszy scenariusz najłatwiejszy składał się będzie z trzech gier. Po każdej grze będziemy zbierać tam jakieś rzeczy, które będziemy sobie mogli wykorzystywać w kolejnej grze. No i żeby uznać, że scenariusz został wygrany, musimy te trzy gry spełnić warunki tych trzech gier. W pierwszej grze właśnie to 18 punktów, w drugiej 19, w trzeciej 20 punktów i jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, że taki scenariusz udało się nam wygrać. Cztery scenariusze, ale, o co tu w ogóle chodzi? Co to jest to citta stato? Jesteśmy w XII wieku. Słuchajcie, dzięki świętym krucjatom i rozwojowi nowych szlaków handlowych kilka miast w Europie urosło do takiej potęgi, że stały się miastami, państwami zwanymi republikami morskimi, a ich wpływy rozszerzyły się na całe Morze Śródziemne. W Citta Stato będziemy reprezentować właśnie taką morską republikę o unikalnych cechach i naszym zadaniem trzeba będzie zdobyć największy prestiż handlowy, wojenny, polityczny niż przeciwnicy zarządzający swoimi takimi republikami. Rozumiejąc przy tym republikańskie wartości. Tak jest. Tak wygląda opis gry Citta Stato. Słuchajcie, co ciekawe, ona jest przewidziana na godzinę rozgrywki od 1 do 4 graczy w wieku 15+. Łatwo nie jest. O co chodzi? W grze gramy przez 7 rund. W każdej rundzie, na przemian, począwszy od pierwszego gracza, gracze wykonują swoje tury. W turze wykonują akcje. Gra to tak naprawdę
zarządzanie workiem, zarządzanie kosteczkami w worku. Będziemy sobie zbierać te kosteczki, które będą służyć nam do wykonywania akcji. Pierwsza akcja będzie nas kosztować jedną kosteczkę, którą będziemy brali ze swoich zasobów. Nasze zasoby to to, co leży przed nami oraz nasz worek, w którym również będziemy mieć kostki. Na początku gry każdy z graczy posiada w worku 4 kostki każdego rodzaju, oprócz białej i czarnej. W grze mamy 6 kolorów, jak widzicie. Oprócz tego każdy z graczy losuje sobie kartę miasta, która mówi mu tu na dole, jakie kości dodatkowo będzie miał w swoich zasobach, to tych 6 kości, oraz jakie 2 kości musi dołożyć na rynek. To jest tak zwany rynek, na którym te kości będą sobie leżały. Dodatkowo w wariancie solo, oprócz tych 2 wspomnianych kości, w pierwszym scenariuszu scenariusz mówi, że właśnie dokładnie te dodatkowe kości należy tutaj rozłożyć. Normalnie będą tu tylko te kości, które będą narzucone przez karty miast, jakie wylosują gracze w rozgrywce. I teraz, wykonując pierwszą akcję w pierwszej swojej turze, wydajemy jedną wybraną przez nas kostkę i kładziemy ją na najniższe możliwe miejsce w danym kolorze, a następnie wykonujemy akcję związaną z tym kolorem. I do dyspozycji będziemy mieli tak naprawdę 3 akcje. Będziemy mogli... 3 akcje związane z tym... Nie, 4 akcje związane z kolorem, przepraszam. Będziemy mogli wykonać akcję miasta. Tu są akcje miejskie, które będziemy sobie mogli wykonywać. Będziemy mogli nabyć kartę z rynku aktualnego. To jest ten dolny rząd. I taką kartę będziemy mogli albo dołożyć do naszych zasobów, tym samym wykonując to, co jest na niej tutaj napisane i otrzymując ten bonus, który jest na takiej karcie naniesiony, bądź będziemy mogli taką kartę, jeżeli nie zabierzemy jej do swoich zasobów, możemy zdecydować, że taką kartę spalimy. I palenie karty odbywa się w ten sposób, że wsuwamy ją pod odpowiednim kolorem, w zależności od tego, jaki to był kolor karty, wsuwamy pod naszą planszę, i zarabiamy i zyskujemy bonus, który jest tutaj naniesiony nad danym kolorem. W tym momencie akurat otrzymałbym 1 punkt zwycięstwa, przesunąłbym się do góry, hura, o 1 punkt. Druga taka spalona karta dałaby mi już 5 punktów, trzecia 9. I tak samo działa to w przypadku wszystkich tych pozostałych kolorów, bo maksymalnie możemy spalić 3 karty danego koloru. A więc to jest druga z tych akcji, czyli pierwsza to jest zagranie tutaj akcji związanej jakby z miastem. Zaraz Wam powiem, co to tutaj robi. Druga to jest związana z rynkiem kart, czyli zabranie karty do zasobów. W tym momencie na przykład, gdybym ją chciał zagrać, nie palić, to mogę usunąć dowolną liczbę zielonych kostek ze swoich zasobów, nie z worka, tylko z zasobów. I za każdą taką odrzuconą kostkę z gry otrzymałbym 2 punkty zwycięstwa. I taką kartę trzymam sobie w zasobach do wykorzystania na koniec gry, bowiem właśnie ta punktacja będzie tutaj wyglądać bardzo ciekawie. Ale o tym za chwilę. Na razie mówmy jeszcze o tym, jaką można wykonać akcję, kładąc tutaj kostkę w danym kolorze. Jedna, druga, trzecia i czwarta to jest możliwość przesunięcia się na torze w danym kolorze, rozwinięcia sobie po prostu tutaj swoich umiejętności. To oczywiście wszystko tam jakoś jest tematycznie powiązane, ja nie będę w to wnikał, bo jest to suche jak pieprz, nie ma co ukrywać. I zaraz zobaczycie, jak to działa. Przesuwając się, tutaj otrzymujemy ten bonus, który jest nadrukowany na danym polu. Jak działają te tory, do czego one służą, zaraz Wam wyjaśnię. Oprócz tego mamy tutaj taki tor związany z naszą republiką. Na początku gry losujemy sobie jedną z kart republiki. Nazywa się to Republic Cards. No tak. I ona nam określa, jak widzicie, zaznaczony na czarno obszar, w którym na koniec gry powinien znaleźć się nasz znacznik, żeby zadziało się coś dobrego dla nas. Jeżeli jakimś cudem nie uda się nam spełnić tego warunku, będzie się dla nas działo źle. Dlaczego? Bowiem punktacja w tej grze jest bardzo, bardzo ciekawa i nietypowa. Zaraz o tym powiem. W wariancie solo zostało mi narzucone, jaką powinienem mieć kartę miasta i jaką powinienem mieć kartę republiki.
I teraz słuchajcie, to są właściwie te cztery akcje. Druga akcja, która będzie wykonywana przez gracza, druga i kolejna akcja, która będzie wykonywana przez gracza w tej samej rundzie, będzie wymagała użycia o jednej kostki więcej. Czyli druga akcja będzie kosztowała mnie wydanie dwóch kostek, przy czym nie wydaję ich już na rynek, tak jak zrobiłem to z tą pomarańczową kostką, tylko te kolejne kostki wrzucam do mojego worka. No właśnie. Jak widzicie, w tym momencie mógłbym wykonać tylko i wyłącznie dwie akcje w tej rundzie, ponieważ nie mam zestawu trzech takich samych kości w takim samym kolorze, bo tylko takie można wydać. W grze są jeszcze dwa kolory, które są takimi jakby jokerami. Biały i czarny. Biały zastępuje kolor żółty bądź zielony, a czarny zastępuje kolor pomarańczowy bądź fioletowy. Czyli gdybym miał taką sytuację już, mógłbym jak najbardziej wykonać trzecią akcję w tej rundzie, wykorzystując trzy żółte kostki i wykonać akcję z tego żółtego rzędu, z tej żółtej kolumny, bądź przesunąć się, rozwinąć tutaj żółty tor. Każdy z tych torów można rozwijać tylko wtedy, jeżeli pozwala nam na to ten oto tor rozwoju. W grze dwuosobowej na przykład zaczyna się z tym znacznikiem na poziomie trzecim. Każde przesunięcie któregokolwiek z graczy pomniejsza wartość tego toru. Jeżeli znacznik jest już na zero, żaden z graczy nie może dokonać już kolejnego rozwoju. W przypadku pierwszego scenariusza znacznik ustawiony jest na jedynce, co jak się pewnie domyślacie oznacza, że na jedną rundę będę mógł zrobić tylko jedno rozwinięcie jednego toru. I teraz tak. W grze mamy jeszcze takie oto znaczniki. Mamy korony, mamy takie symbole koron i mamy cztery kolory takich tutaj oto emblematów, takich flag, które będziemy zbierać. Na przykład rozwijając się na żółtym torze będę pozyskiwał żółtą taką flagę. Na zielonym zieloną, na pomarańczowym pomarańczową, na fioletowym fioletową. Będę je też mógł zdobywać na przykład z kart. Zagrywając taką żółtą kartę otrzymam pomarańczową flagę i dwie monety do czegoś tam. No właśnie, do czego? Dlaczego tutaj pojawiają się monety? Monety służą nam do zakupu kości z rynku. Każda z tych kości, w zależności od tego w jakim rzędzie się znajduje, ma określoną wartość. Kości w dolnym rzędzie mają wartość 1, kości w drugim rzędzie 2 monety, kości w trzecim rzędzie kosztują 3 monety. Gracze dokładając te kości do marketu zawsze dokładają je w najniższy możliwy rząd. Czyli gdybym teraz wydawał czarną, musiałbym ją dołożyć tutaj, a nie w to miejsce na dole. Tylko tu u góry. Ta akcja miejska pozwala mi wydać odpowiednią ilość kostek w zależności, która to jest akcja w mojej rundzie. I pozwala mi pozyskać, zakupić dowolną ilość kości z marketu, na które mnie stać. A no właśnie, ale ile ja mam tych pieniędzy? Ano tyle, ile wskazuje mój tor rozwoju. Czyli gdybym miał ten znacznik tu w tym miejscu, oznacza, że mam 3 monety do dyspozycji, czyli mógłbym sobie zakupić na przykład te dwie pomarańczowe kości, bo dokładnie tyle kosztują mnie te monety. Wszystkie monety, których nie wykorzystam w danym momencie, przepadają. A więc to jest akcja zakupu kostek z rynku. Wszędzie tam, gdzie na tych kartach będą pojawiać się monety, to tak naprawdę jest akcja dodatkowo, która umożliwia nam zakup monet, zakup kości z rynku o takiej konkretnie wartości. Kiedy pozyskujemy kości, dodajemy je do swoich zasobów, nie do worka. Kiedy będziemy pozyskiwać kości z worka? O tym za chwilę. Przechodzimy do akcji białej. Biała akcja miejska pozwala nam zabrać flagę w dowolnym kolorze i pozwala nam wykonać akcję swojego własnego miasta. Amalfi pozwala mi dobrać dwie kości za każdą polityczną kartę, która została użyta w tej rundzie. Polityczne karty znajdują się tutaj, te cztery. W momencie, kiedy którykolwiek z graczy wykona akcję z takiej karty politycznej, ta karta jest odwracana w danej rundzie. One potem na początku kolejnej rundy, przy odświeżeniu, wszystkie są odwracane z powrotem i będą dostępne od nowa. A więc wykonując akcję mojego miasta, mógłbym w tym momencie, gdyby taka jedna karta była zakryta, mógłbym dobrać sobie z worka dwie kości do moich zasobów,
bo za każdą taką kartę właśnie ta karta miasta pozwala mi dobrać dwie kości. Oprócz tego, everybody, czyli wszyscy, muszą przesunąć się w lewo bądź w prawo na torze Republiki. I to, w którą stronę to się będzie działo, decyduję ja jako właściciel tej karty. Czyli jeżeli ja powiem, że przesuwamy znacznik w prawo, to wszyscy gracze muszą się przesunąć w prawo. Czyli jak widzicie, gra też posiada jakiś aspekt wredności, ponieważ tymi takimi akcjami właśnie na torze Republiki można spowodować, że sobie zrobimy dobrze, jeżeli na przykład byłoby to wymagane przez jakąś kartę, na przykład przez taką kartę Dodge Magistrate, magistraturę, przepraszam. Zależy mi na tym, żeby mój znacznik był w tej części tutaj po prawej stronie, ale w tym momencie wszystkim graczom również te znaczniki przesuwałyby się w prawo, co powodowałoby, że ktoś, kto na przykład miałby oligarchię albo tą kartę, która mówi, że po lewej stronie musi mieć swój znacznik, no to już ten ktoś byłby wtedy w kłopotach. Dlaczego? Wszystko się zaraz wyjaśni. Czyli te znaczniki, gdziekolwiek będą się pojawiać, będą mówiły, że wszyscy gracze muszą przesunąć ten znacznik w odpowiednią stronę, ustaloną przez gracza, który wykonuje w danym momencie akcję. Podwójny mówi, że trzeba zrobić dwa ruchy w daną stronę. Jeżeli pomiędzy takimi znaczkami znajduje się taki chłopeczek narysowany i ma to miejsce na przykład tu, taki biały chłopeczek jest, to oznacza, że wykonuje to przesunięcie na tym torze tylko ten właściciel, ten gracz, który w danym momencie wykonuje tę akcję. Bez tego chłopka oznacza, że robią to wszyscy gracze. O, tu jest też taki chłopek na tej karcie. Czyli to mamy te akcje. Dodatkowo teraz przechodzimy do akcji zielonej. No i to jest właśnie akcja, która pozwala nam wybrać z worka losowo określoną ilość kostek. Określoną przez pozycję na torze zielonym. Jeżeli mam znacznik w tym miejscu, na ostatniej pozycji na tym torze, wyciągnę z worka aż 6 kostek do moich zasobów. Pomarańczowy tor to pomarańczowa akcja to jest nic innego jak wojna. Wykonując tę akcję robimy w ten sposób, że w sekrecie wybieramy jeden z 5, a właściwie z 6, bo tu normalnie jeszcze jest 0, ale w rozgrywce dwuosobowej i w wariancie solo to 0 się odrzuca i ono nie bierze udziału w grze. Czyli jeden spośród 5 tych żetonów wybieramy w sekrecie, odwracamy go do góry nogami i kładziemy po kolei. Wszyscy gracze, którzy będą w danej rundzie chcieli tę akcję wykonać, będą je kładli od góry do dołu tutaj. Na przykład w ten sposób. I teraz co się dzieje? Na koniec danej rundy, kiedy wszyscy gracze już spasują, bo wtedy właśnie kończy się runda, odkrywa się... Och, ależ mi się powiedziało. Odkrywa się... Tak po włosku. Odkrywa się wszystkie te tutaj zgromadzone żetony. Każdy z graczy musi odrzucić do worka dokładnie taką ilość kosteczek, jaką wskazał sobie na tym swoim żetonie. Gracz, który wydał ich więcej, wygrywa tę wojnę. Jemu przysługuje możliwość zakupu, zagrania bądź spalenia karty z przyszłości. To są karty z przyszłości, te, które leżą tutaj u góry. Czyli on może sobie, wygrywając wojnę, może sobie wybrać którąś z tych kart i znowu zagrać ją albo spalić u siebie tutaj na planszy. Gracz, który przegrał, każdy gracz, który przegrał, może to zrobić z kartami, które są aktualnie na tym rynku dostępne. Przy czym, jeżeli dany gracz zagrał w swojej rundzie, w swojej turze, zagrał taką kartę, czyli wziął ją do zasobów albo spalił, ta karta nie jest tutaj uzupełniana. Dopiero będą się uzupełniać na koniec, na początku następnej rundy. Co w przypadku remisu? No w przypadku remisu wygrywa ten gość, który jako pierwszy włożył tutaj znacznik. Te znaczniki odrzuca się już z gry i one w tym momencie nie są już dla nas dostępne. Tak wygląda wojna. Tutaj mamy Republikę. Akcja czarna polega na tym, że możemy wydać zestaw wszystkich 4 flag, by otrzymać 3 znaczniki korony. Do czego one służą, zaraz się dowiecie. Będzie to związane z punktacją. I możemy to samo zrobić, wydając 3 fioletowe flagi.
I ostatnią akcją miejską jest fioletowa, czyli w momencie, kiedy wydamy fioletową kostkę, możemy właśnie zagrać jedną z tych politycznych kart i dodatkowo, w zależności od tego, którą kartę zagramy, będziemy mogli się przesunąć na naszym torze republiki, przy czym zrobią to znowu wszyscy gracze. Przy jedynce nie ma tego ruchu, przy dwójce mamy ruch o jedno pole, przy trójce tak samo, przy czwórce o dwa pola. Przy czym dostępność do tych kart określa nam fioletowy tor, czyli żeby zagrać czwartą kartę, musimy mieć rozwinięty ten tor do czwórki właśnie. Ale pominąłem tor pomarańczowy. Dlaczego? Ponieważ idąc na wojnę, kiedy ten tor mamy nierozwinięty, otrzymujemy minus jeden punkt zwycięstwa. W momencie, gdybyśmy szli na wojnę i wsadzali tu znacznik, wykonywali tę akcję miejską, mając rozwinięty ten tor na przykład na tej pozycji, otrzymamy 3 punkty zwycięstwa z automatu, niezależnie od tego, czy ta wojna będzie przez nas wygrana, czy nie. Tutaj jeszcze jest dodatkowo jedna rzecz. Wszyscy gracze, którzy nie wzięli udziału w danej wojnie, a była ta wojna, bo przynajmniej jeden z graczy dał tutaj swój znacznik, wszyscy pozostali gracze, którzy nie wzięli w niej udziału, mogą, ale nie muszą przesunąć o jedno pole w lewo lub w prawo swój znacznik na torze republiki. No i to jest właściwie cała gra. Teraz Wam jeszcze tylko powiem o tym, jakie tutaj mamy dostępne te schematy polityczne. Mamy tak, możemy wybrać 4 kostki z worka i dodać je do swoich zasobów. Możemy odrzucić jeden baner, czyli jedną taką flagę, żeby przesunąć się na, rozwinąć nasz tor tutaj postępu zgodny z kolorem odrzuconego banera, odrzuconej flagi. Mamy możliwość wybrać z worka wszystkie nasze czarne kości i teraz wszyscy dostają jeden punkt zwycięstwa za każdą czarną kość, którą mają w swoich zasobach, przy czym wybierają tylko, wiadomo, gracz, który wykonuje tę akcję, ale wszyscy punktują. No i ostatnia karta to jest po prostu przesunięcie się o dwa pola w lewo bądź w prawo na torze republiki. No i teraz po co to się robi? Kiedy dojdziemy do 7 rundy, wszyscy gracze wykonają akcję i spasują. Każdy z graczy, powiedzmy, ma jakąś tam określoną ilość punktów, którą udało mu się zebrać w trakcie gry, czyli na przykład, nie wiem, zdobyłem 23 punkty. Oby tak było, bo to w naszym przypadku, kiedy rozgryzamy dopiero, jak się powinno grać w tę grę, to jest naprawdę wyczyn. Zresztą za chwilę zobaczycie. W ogóle powiem Wam, że 83 punkty na torze punktacji to dla mnie to jest jakiś żart. Naprawdę, ponury żart w przypadku tej gry. Ale może da się rozwinąć tak tutaj, żeby to osiągnąć. No i teraz co się dzieje? W momencie, kiedy wszyscy gracze skończą ostatnią rundę, przechodzimy do ostatecznej, do drugiej punktacji. Każdy bierze sobie swój drugi znacznik. Ja wziąłem z zerem, żeby tam było rozróżnienie, którym się teraz przesuwam, a którym nie. Kładziemy go na zero. I teraz po kolei, począwszy od pierwszego gracza, na zmianę, każdy z graczy może spośród wszystkich swoich kart, które zgromadził w swoich zasobach przez całą grę, może po kolei, poczynając od żółtej karty, poprzez białą, zieloną, pomarańczową, czarną i kończąc na fioletowej, może taką kartę ponownie zagrać bądź spalić, o ile ma tutaj nadal miejsce, żeby zdobyć bonus w zależności od tego, którą to kartę pali. Jakie te bonusy są, za chwilkę Wam jeszcze szybko powiem. Czyli na przykład mógłbym zrobić sobie coś takiego, nie wiem, że dajmy na to, miałbym taką żółtą kartę w swoich zasobach i stwierdzam, że na przykład chciałbym dostać jeszcze jeden pomarańczowy baner i za dwójkę kupić sobie jeszcze jakąś kostkę. Teraz inny gracz robi to samo ze swoją żółtą kartą, o ile posiada ją w zasobach. Potem znowu kolejka wraca do mnie i mogę zrobić to samo ze swoją białą kartą, czyli mogę ją spalić. I na przykład w tym momencie, paląc taką białą kartę, gdybym ją miał u siebie w zasobach, powiedziane jest, że taką kartę mogę spalić jako dowolny kolor, ale na przykład zależy mi na tym, żeby spalić ją jako białą, więc palę ją jako białą i na przykład pozwala mi to odrzucić wszystkie moje pomarańczowe zebrane flagi, banery, za każdy otrzymując jeden punkt. Gdyby to była druga karta, palona biała, mógłbym odrzucić wszystkie żółte banery za 2 punkty. I tak samo, gdyby to była trzecia biała karta palona, mógłbym otrzymać 3 punkty zwycięstwa za każdy taki zielony baner. No i dajmy na to, że powiedzmy jest to trzecia moja biała karta palona, bo w ciągu gry na przykład udało mi się spalić 2. W
ostatniej, drugiej punktacji paleję tę białą, którą miałem w swoich zasobach jako trzecią. Odrzucam wszystkie moje zielone banery. Dajmy na to, że miałem ich 3, czyli dostaję 9 punktów. Przesuwam się tym drugim znacznikiem. Pyk. No i tak samo dzieje się z zieloną, pomarańczową, czarną i fioletową kartą. Jedną, mimo że mogę ich mieć w danym kolorze zgromadzonych dowolną ilość. No i teraz. Powiedzmy, że ja jako gracz skończyłem punktować w taki oto sposób. Mam, powiedzmy, 10 punktów, a z pierwszej punktacji 23. No i teraz pytanie. Które punkty ja dostaję na koniec gry? Ha, no właśnie. I teraz tak. Jeżeli udało mi się tym znacznikiem Republiki być dokładnie w tym miejscu, który wyznacza mi moja karta Republiki, która w normalnej rozgrywce jest niejawna, to dodajmy, to po pierwsze, jeżeli mój znacznik znajduje się pod koroną, bądź koronami, bo tu jak widzicie mogą być 2 albo 3, otrzymuję te korony, te znaczniki. I teraz, najpierw Wam powiem, co się dzieje, kiedy mi się nie uda być tym znacznikiem w tym określonym polu przez kartę Republiki. Wtedy otrzymuję tę niższą wartość punktową, tę z drugiej punktacji. Ale kiedy jestem tutaj, mogę dostać te 23 punkty zgromadzone podczas gry, ale tylko wtedy, kiedy mam możliwość wydania odpowiedniej ilości koron, które pojawiają się tutaj na tym torze punktacji pomiędzy tymi dwoma znacznikami punktów. Czyli w tym momencie, żeby dostać 23 punkty zamiast 10, musiałbym wydać 1, 2, 3, 4 korony. 1, 2, 3, 4. Akurat jest, siup, udaje mi się. Wygrywam grę z 23 punktami, a nie przegrywam z 10. Cudowny zabieg. Nie mamy na razie jeszcze zielonego pojęcia, jak i gdzie i w jaki sposób te karty zbierać, kiedy je zagrywać w trakcie gry, kiedy je palić, kiedy je trzymać na koniec. To wszystko jest oczywiście pewnie do wypracowania, ale na początku powiem Wam, że gra stawia tutaj duży znak zapytania, jak to powinno się robić i grać. W grze, jak widzicie, są jeszcze dostępne dwie takie tutaj karty. Będzie można było tę swoją kartę wymienić na którąś z tych i robi się to paląc czarną. Paląc czarną kartę mamy możliwość dokonania wyboru, wymiany tych kart. Więc nie jest to powiedziane, że jak jesteśmy raz przypisani do takiej republiki, to tak już musi zostać. Nie, może się to właśnie zmienić. No i jeszcze szybko omawiając Wam tutaj te akcje tutaj przy paleniu, to działa to tak. W tym momencie mogę wymienić dowolną kość z marketu na dowolną kość ze swoich zasobów, wymieniając je. Czyli na przykład w tym momencie mógłbym szybko sobie na przykład żółtą wymienić w białą. Co, jak się pewnie domyślacie, jest ciekawsze, bo biała kość daje więcej możliwości. Otrzymuję flagę w dowolnym kolorze. Mogę zrobić takich wymian, paląc trzecią żółtą kartę, dowolną ilość. Tu, jak już wspomniałem, odrzucanie flag za punkty. Tu po prostu punkty przy pomarańczowym torze, przy pomarańczowych kartach. Przy zielonych kartach mogę wybrać wszystkie kostki w wybranym przez siebie kolorze z worka. Czyli na przykład mówię sobie, że palę pierwszą zieloną kartę, poproszę z worka wszystkie pomarańczowe, to sobie je wyciągam do zasobów i oprócz tego mogę nabyć kostkę za jedną monetę. Przy drugiej palonej zielonej karcie mogę znowu wyjąć jeden kolor z worka i dodatkowo dostaję białą kostkę, a przy trzeciej zielonej karcie znowu mogę wyjąć jeden kolor z worka i za trójkę mogę kupić kostkę bądź kostki z marketu, z rynku. Czarne karty, tak jak wspomniałem, to możliwość wymiany kart Republiki, przy czym przy drugiej i trzeciej karcie dodatkowo dostajemy korony. Fioletowe karty to możliwość przesuwania się na torze Republiki, ale tylko dla nas. I dodatkowo możliwość zarobienia koron, a także przy drugiej palonej fioletowej karcie czarnej kostki. Dodatkowym celem, jaki muszę spełnić w pierwszej scenariuszu, to zdobycie, oprócz zdobycia 18 punktów zwycięstwa, to również, minimum 18, to również muszę posiadać w swoich zasobach na koniec gry białą i czarną kostkę. Przy czym jak one będą w worku,
to się to nie liczy. One muszą być u mnie w zasobach, także o to trzeba tutaj dbać. Gracz w wariancie solo, gracz żywy w wariancie solo jest zawsze pierwszym graczem, on pierwszy się wykonuje akcję. No i tyle. I słuchajcie, zaraz wam pokażę mniej więcej jak to działa, jak tutaj trzeba główkować. Aha, to sobie będziemy zakrywać, ponieważ gracz wirtualny będzie sobie tutaj losowo wstawiał w przypadku wojny, będzie sobie losowo wstawiał te żetony. Gracz wirtualny w ten sposób, w tym scenariuszu gra w ten sposób, że mamy w worku kości po każdej, po jednej kości z każdego koloru w worku i po prostu na początku tury wirtualnego gracza wyciągamy daną kostkę, jedną. Dajmy na to, będzie to w pierwszym przypadku pyk biała. W tym momencie tak, on pali aktualną białą, usuwa z gry aktualną białą kartę i w zależności od tego, który to jest kolor, coś tam się będzie działo. Co? To już wam tak w skrócie powiem. Jeżeli wyjdzie żółta kostka, to usuwa się wszystkie kostki, które znajdują się na dolnym rzędzie. Usuwa się je po prostu z gry. Jeżeli wyjdzie biała kostka, wszyscy gracze przesuwają się o dwa, czy wszyscy gracze, czyli tak naprawdę tylko ja, przesuwam się o dwa pola w lewo na torze Republiki. W przypadku czarnego przesunę się o dwa pola w prawo, jeżeli wyjdzie czarna kostka. Czyli generalnie zawsze będzie usuwał kartę z tego dolnego, aktualnego rynku. Tutaj będzie zabierał nam kości z dołu, tutaj będziemy się przesuwać na torze Republiki. Zielone jest niefajne, bo zielone każe nam przesunąć się, o ile to możliwe, na którymkolwiek rozwiniętym przez nas torze z powrotem o jedno pole. Pomarańczowa dokłada losowy znacznik wojny tutaj i jeżeli my będziemy również brali udział w tej wojnie, no to odkrywamy i w zależności od tego, kto ma wyższy numer, ten tę wojnę wygrywa. Czarna mówiłem, a fioletowa kostka odwraca nam pierwszą polityczną kartę jako niedostępną. Dodatkowo oprócz tego, że usuwa nam tę kartę z rynku. Czyli to jest tak naprawdę tylko taki gracz duch, gracz przeszkadzacz. No ale powiem wam, że czasami potrafi tutaj namieszać i trochę szczęścia trzeba mieć. No, nie mam pojęcia, jaka ta rozgrywka wyjdzie, bo grałem już w to i raz wyszło śmiesznie, a raz wyszło zupełnie nieśmiesznie. No i zobaczymy. Zobaczymy, co też się tutaj uda zrobić. Ale pokażę wam, jak wygląda pełna rozgrywka. Zitta stato. Okej, słuchajcie, jestem pierwszym graczem. Mamy pierwszą rundę. Teraz tak, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o karty? Tutaj dobieram z worka wszystkie białe i wszystkie zielone kości. Tu, tak jak wspomniałem już przy opisywaniu gry, mogę usunąć dowolną ilość zielonych kości i dostać za to 2 punkty zwycięstwa. Tutaj dostanę koronę i dodatkowo zapunktuję za każdą fioletową flagę, którą posiadam. A tu 2 punkty za każdą zieloną flagę, którą posiadam. No dobra, słuchajcie. Myślę, że można byłoby spróbować zacząć od tego, że... No dobra, zróbmy to w ten sposób. Wydam fioletową jako pierwszą akcję. I czy to jest dobre? No, spróbujemy. I zabiorę sobie tę kartę. Albo nie. Czekajcie, czy to ma sens już w tym momencie? Nie, to jest bez sensu zupełnie, przecież to, bo to mi nie da zupełnie punktów. A gdybym to wziął, to miałem pomarańczowy baner i dwie za dwójkę mógłbym coś kupić. I teoretycznie byłoby mnie stać potem na to. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Zabiorę tak, zabiorę brata na koniec świata. To, zabiorę sobie tę kartę. I teraz ona mi mówi, że dostaje pomarańczowy banerek, tak? I za dwójkę mogę dokonać zakupu. Ja sobie kupię zieloną i kupię sobie... Kupię sobie z powrotem żółtą kostkę, bo mogę ją nabyć w tej cenie. Dobra, i to był mój pierwszy ruch. I teraz czas na... naszego przeciwnika wirtualnego, naszego ghosta i zobaczymy, co on tutaj zadziała. Pyk,
Czarna. Czarna kostka, czyli tak, tę kartę nam usuwa z gry. A, się dobrze składa. Czarny i tak bym nie wziął. Aha, ja zaczynam oczywiście na środku. I każe mi się przesunąć czarnym, czyli w prawo o 2, do góry. Pamiętajcie, że ja muszę być na środku. To jest dość istotne. Dobra, druga akcja wymaga ode mnie już wydania dwóch kostek, ale pamiętajcie, że wrzucam je już do worka, a nie do, nie na rynek. Dwie kostki czarne, dwie kostki zielone. Tu mam po jednej kostce z każdego kolorze, koloru, z każdego koloru w worku. Aktualnie mógłbym wyjąć 3. Czy byłaby szansa wyjąć na przykład... To jest ciekawe teraz, co tu zrobić. Zależałoby mi na tym, żeby wziąć tę kartę na przyszłość. Bo będę chciał się rozwinąć na zielonym. Tylko ta karta mi od razu spadnie, jak ja jej nie wezmę teraz. Dobra, zrobimy tak, że ją wezmę na przyszłość. Aha, tylko to mi nie da możliwości wykonania jeszcze trzeciej akcji w tej rundzie. I prawdopodobieństwo wykonania byłoby słabe, bo tak, ja muszę te dwie kostki, gdybym na przykład chciał sobie dobrać 3 z worka, te dwie muszę najpierw do tego worka wrzucić, więc wyjdzie mi coś. Wyjdzie mi... Jakieś 3 mi teoretycznie wyjdą, więc wiecie co? Dobra, zrobimy to jako drugą akcję, czyli licząc na to, że... Czekajcie, 2 punkty za zielony baner. Zielony baner, 2 punkty. To tutaj paląc go kiedyś białą kartą, ile takie będę miał, dawałoby mi 3 punkty. Fajna ta karta, czy nie fajna? Brać ją, czy nie brać jej? Pom, 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 pom. Na przyszłość. I tylko te... Dobra, szkoda mi tej akcji. Dobra, wydaję 2 fioletowe i zabieram sobie tę kartę, nie dostając na razie żadnego punktu, ale będę miał to na przyszłość. Na przyszłość będę miał tę fioletową kartę tutaj, pyk, dostępną. Dobra, wiecie, że mógłbym ją spalić i coś tutaj podziałać, ale nie. Dobra, i zobaczymy, co też, jaką drugą akcję wykona. Ach, nie roz... nie rozwinąłem się, a myślałem o tym. Kurczę. A może czekajcie, może nie brać tej fioletowej teraz, tylko zrobić sobie rozwinięcie. Dobra, bo wiecie co, nie tak, szkoda, wróć, przepraszam. Tak właśnie wygląda ta gra, słuchajcie, tak właśnie wygląda ta gra. Tyle możliwości i tyle rzeczy, że trudno się tutaj ogarnąć. Zrobię tak, wydam dwie zielone i przesunę się tutaj do góry, pyk, i zarobię zielony baner jeszcze. Zieloną flagę, pyk. Dobra, i to była moja druga akcja. I teraz on wykonuje drugą, bo on wykonuje tylko dwie. W przypadku tego wariantu solo, tego scenariusza, wykonuje tylko dwie akcje, czyli tak, żółtej nie usuwa, bo nie ma. I żółta zabiera nam... wywala nam z gry kości z dolnego rzędu. Dobra, i to była druga akcja. Trzeciej, jak widzicie, nie mogę wykonać, bo nie mam 3 kości w tym samym kolorze, a więc przechodzimy do rundy drugiej. I teraz tak, wszystkie te karty, które są aktualne, wylatują z gry. Tak, te karty z przyszłości wchodzą do aktualnego rynku, odkrywając kolejne karty z przyszłości. To się resetuje. No i mamy drugą rundę. To wraca do worka Ghosta i teraz ja mogę wykonać pierwszą akcję. Aha, jeszcze zapomniałem o tym, że nie brałem udziału w wojnie, a więc mogę sobie przesunąć mój znacznik Republiki o jedno w lewo lub w prawo, więc robię to tak. Dobra. Na początku rundy dobieram z worka tyle, ile mam tutaj pokazane, czyli 4 kostki sobie z woreczka ja sobie dobiorę i zobaczymy, co też tutaj wyjdzie. Raz, 2, 3, 4. Tak wyszło. O, ciekawie. Dobra. Czyli jak widzicie, jest szansa na to, żeby wykonać 3 akcje. O. Dwa punkty za każdy żółty.
Dwa punkty za każdą spaloną brązową kartę. Nie brązową, tylko pomarańczową. Dwa punkty, dwie monety i do zakupu kości i tyle punktów, ile mamy na pomarańczowym traku. A nie mamy na razie nic. A tu dobierz wszystkie pomarańczowe kostki z worka i zdobądź jeden punkt za każdą. Tu znowu za dwójkę można byłoby kupić, czyli tak naprawdę mógłbym jedną kość kupić. Gdybym tę kartę wziął, ale mógłbym ją spalić i wymienić sobie na przykład. No, zróbmy to w ten sposób. Dobra, czyli tak, zagram to i tę kartę sobie spalę. A może nie? Poczekajcie. Kurczę, jakie to jest trudne. Bo za dwójkę mógłbym coś kupić już wtedy. Ile tu jest decyzji? Matyldo. W worku jeszcze mam coś, nie? Jedną pomarańczową chyba odrzucił stąd. Czyli tam już pomarańczowej chyba nie będę miał. Będę miał fioletową i żółtą. Pomarańczowej nie będę miał. Bo się zastanawiałem, czy tego nie zrobić. Bo to by mi dało... dwa punkty. Tutaj ujemne. Tutaj ujemne. Moglibyśmy iść na tę wojnę, ale moglibyśmy też to potem zrobić, żeby dobrać cztery kostki z worca. To by mi dało fioletową i żółtą. Okej. Szkoda mi się tej pozbywać, tej pomarańczowej. Zacznijmy od tej żółtej. To chyba był nawet nie najgorszy pomysł. To wezmę, spalę to tu i mogę wymienić jedną kostkę na... jedną kostkę mogę wymienić na dowolną. Ja bym wymienił fioletową na białą czy czarną? Ha, to jest teraz pytanie. Białą czy czarną? A wziąłbym... a może nie fioletową, czekajcie. Zrobimy tak. Zieloną na czarną? Bo to bym sobie wziął i potem tak, zieloną na czarną wymienimy. Dobra. Czarna jest, pamiętajcie, tak. O, tak sobie to jeszcze ułożę, żeby było ciekawiej. Dobra, to był mój pierwszy ruch dopiero. O, Jezusku. Ta gra jest naprawdę mega trudna. Biała. Czyli tak, on tę kartę usuwa z gry i biała mówi, że przesuwamy znacznik w lewo o 2. Pyk, pyk. Dobra. Teraz ja muszę wydać dwie kości. Dobra, i zrobimy to w ten sposób. Wydam dwie fioletowe. Ciach. Żeby zagrać tę kartę. Czyli pozwala mi ona dobrać cztery z worka tak naprawdę, prawda? Czyli wszystkie, które mam. Dobra, to był mój drugi ruch. Tak jest. Teraz jego drugi ruch. Co on tutaj zrobi? Co on tu zrobi? Żółty. Żółty, czyli nic nie usuwa, ale usuwa te dwie kostki z gry. Kurczę. No pięknie się podziało. Pięknie się podziało. I teraz tak, słuchajcie. Trzy muszę użyć, żeby wykonać teraz tę akcję. Trzy kostki muszę już zagrać, żeby wykonać akcję. I teraz mógłbym to zrobić w ten sposób. Mógłbym zagrać albo te trzy, bo nie mam innych trzech niestety, albo mógłbym dodać te trzy i spróbować na przykład pobawić się w zebranie jakiejś karty, wygranie wojny i zebranie karty z przyszłości, ale to mi da minus jeden punkt, bo nie mam przesuniętego tego toru. Trzy kości. Trzy fioletowe. Na fioletowym do górze fioletowy baner. Ale pomarańczowy mi się bardziej opłaca zrobić.
To mi pozwala jeszcze zrobić zakup. Wprawdzie dostałbym minus jeden punkt, gdybym to zrobił i zabrał sobie te karty. Bo kupiłbym sobie to jako czwartą kość i mógłbym sobie zagrać jeszcze następną akcję. Tylko tą mógłbym jedynie dostać żółty. Dwa punkty za każdy żółty. Albo spalić to. Przesunąć się i dostać koronę. Co tu mamy w przyszłościowych kartach? Tu mamy żółty baner i dwa punkty. I za dwójkę coś kupić. I trochę tych kości, kurczę, was zgrzytą. Tutaj wszystkie żółte z worka, każda mi da jeden punkt. Tu mogę usunąć dowolną ilość pomarańczowych. Tu mogę się przesunąć i dostać trzy punkty. Czyli de facto dwa punkty bym zarobił, bo jeden byłbym w plecy, gdybym poszedł teraz tutaj na wojnę. A może by się rozwinąć na tym pomarańczowym na razie i poczekać. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Czyli ja wydam te trzy. Ciach, do wora. Te trzy do wora. I... co tu zrobić? Co tu zrobić? Co? I wsadzimy to. Wsadzimy tu jedynkę. On tu już nie będzie dawał, więc mogę to jawnie zrobić. Zresztą to i tak wszystko wiadomo, o co chodzi. Dostaję od razu minus jeden punkt. Z tego, że nie mam rozwiniętego tego toru. I teraz tak. To już jest teoretycznie koniec. Ale tak, ja wygrywam. Muszę wydać jedną kostkę, muszę wrzucić do worka, więc wrzucę sobie żółtą. Pyk. Ja to wygrywam. To już odpada z gry. Pyk. Bo za wygraną mogę sobie teraz wziąć jedną z tych górnych kart, albo nawet z dolnych. I zabiorę sobie... Tutaj bym mógł się przesunąć i dostać trzy punkty. I mieć tę kartę na przyszłość, żeby w razie czego móc jeszcze coś tutaj pomanipulować. To jest dobre zabezpieczenie. Dobra, zabiorę tę kartę. Przesunę się teraz o jeden, żeby być na środeczku i dostanę trzy punkty. Dobra. Tak to było. Przechodzimy do trzeciej rundy. Ta karta się odwraca. To leci poza grę. Tak. Te karty wchodzą tutaj na ryneczek. Plum, 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 plum. To mu wraca do worka. Pyk. Ja dobieram cztery. Ja dobieram cztery. To są chyba wszystkie, które mam, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić. Raz, dwa, trzy. I jest czwarta? No jest, tylko dzielę. Nie ma? Trzy tylko. A nie, jest czwarta, tylko się zapodziała. Czwarta, czarna, no przecież. Dobra. Dobra, mamy wszystko. Czyli nic. Trzecia runda już. I teraz tak. To mógłbym zagrać i zabrać se to też. Patrzcie, kolejne trzy punkty i znowu dałoby mi możliwość tutaj coś pomanipulowania. To jest niegłupie. Potem za dwa bym se wziął może to. Dwa punkty za każdą fioletową. Odzyskaj jedną... Bardzo ciekawa sytuacja teraz, bo nie wiem, co tu zrobić. Pomarańczowe byśmy szli. Tam już poszła? Nie, nie było takiej karty jeszcze. Punktować pomarańczowe. O, żeż ty, kurcze blade. Tak. Bardzo ciekawa sytuacja.
Aha, tu jest powiedziane, że jeżeli zagram, mając tę kartę Amalfi, jeżeli zagram kartę Barcelony, i to też jest tu na dole napisane, to mogę oprócz tego wtedy skorzystać z dodatkowego bonusu i dobrać sobie jedną dowolną flagę. Bo tak. I teraz czekajcie, no myślę, jak to zrobić. Czy, bo ja mógłbym pójść tak, najpierw sobie pójść tu, zabrać se to, dobrać sobie żółtą, za dwójkę coś kupić. I to mogłoby być na przykład, to mogłoby być pomarańczowe. Nie, to mogłoby być nawet to. To byłoby w trzecim ruchu, to byłoby w drugim ruchu, a to byłoby w czwartym ruchu. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Tak, i za dwójkę mogę coś kupić i kupię zielone. Dobrze mówię? Nie. Żółtych mi będzie trochę brakować, no ale dobra, czekajcie. To mógłby nawet być... A, jakby to było tak. Czwarty. To byłoby w drugim. To byłoby w trzecim, a to byłoby w czwartym. Dobra, to dobierzmy sobie pomarańczową. Pyk, za dwójkę. Taki ruch. Taki ruch w interesie. Dobra, tutaj mamy żółte karty. Teraz on. Teraz on. Widzicie, główkowania tu trochę jest. Kolejność jest mega istotna. Żółte. Kurza twarz. Czyli znowu usuwa to z rynku. Patrzcie, poszła. Poszła. Dobra, teraz muszę zagrać dwie. Tu w worku. Ja w worku nic nie mam. Pójdą dwie do wora zielone. Dwie do wora zielone. I teoretycznie... I zrobimy to tak. Przesunę się tu. Czyli dostaję białą kostkę. Zasobów do moich tych tutaj ogólnych pyk. Dobra, teraz on robi drugi ruch. Co to będzie? Pyk, fioletowa. Aj, niedobrze. Tak? I fioletowa mówiła nam, że mam flipnąć to na drugą stronę. Dobra, czyli tego nie mam już. W worku mam dwie kostki. Teraz tak, trzecia akcja należy do mnie. I muszę wydać trzy kostki. I teraz, które ja kostki chcę wydać? Czy fioletowe, czy te? Z fioletowych tak naprawdę już nie mogę nic zrobić, bo mnie utegował teraz. Ponieważ tego nie mogę zagrać, bo nie mam dźwigniętego tego toru. A karty nie kupię, bo jej nie ma. Czyli wiadomo, że fioletowy. Z fioletowym tutaj nic nie podziałam. Mogę jedynie użyć pomarańczowe 3. Czyli pomarańczowe. Niedobrze. I te 3 pomarańczowe pozwoliłyby mi chyba, najbardziej by mi się opłacało w tym momencie zrobić to w ten sposób, że... O, nie wziąłem sobie żółtego banera, popatrzcie. Zielony miałem z update'u. Pomarańczowy miałem z tej karty miałem wziąć żółty. Dobra. Dobra, słuchajcie, zrobimy to chyba w ten sposób, że... muszę wydać teraz 3, nie? Pójdą 3 pomarańczowe. Bim. I teraz pytanie, czy ja chcę iść na wojnę? Nie, bo mnie to nie interesuje, bo dostanę ujemne punkty, więc ja po prostu sobie wezmę tę kartę. Tak. Ja sobie ją spalę. Tu, otrzymując jeden punkt. Pyk. Dobra. Mógłbym zagrać 4T, no ale nie mógłbym, bo nie mam co z tym zrobić zupełnie. Dobra, kończymy. Nie ma mnie tutaj, ale nie chcę się ruszać, więc to zostaje bez zmian. Czyli te karty... Ciach, ciach, ciach. To idzie na czwartą rundę, to się odsłania.
Te dwie mu wpadają do wora. Pyk, pyk, pyk. Ja dobieram 5 z worka. Chyba to są wszystkie, ale zaraz zobaczymy. 3 i 2, 5, tak jest. 5 kosteczek mam. I teraz tak, moi drodzy Państwo, to zjeżdża na dół oczywiście. I co się dzieje? Kurza twarz. Popatrzcie, jaka karta. Za każde dwie kostki w moich zasobach punkt. 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Tę kartę muszę mieć, a więc trzeba będzie iść na wojnę. A żeby iść na wojnę sensownie, to wypadałoby w pierwszej kolejności zrobić tak, żeby nie mieć tu straty. I jeszcze jakiś punkt zarobić, nawet i pomarańczowy baner. Zrobimy w pierwszej kolejności to. Ciach. Okej. Okej. Chociaż to mogę kupić też w przyszłości. Bo tu jest, popatrzcie, za piątkę jeszcze można kości nakupować. To jest dobre. No dobra, zobaczymy, co on zrobi. On teraz zrobi tak. Ciach. Pyk. Biały. Czyli biała karta idzie precz i idzie w lewo o 2. Pę, pę. Dobra. Teraz ja muszę wydać 2. Mogę wydać nawet 2 żółte, gdybym chciał bardzo. Ale nawet mogę wydać 2 pomarańczowe. I pójść na tą wojnę. Dobra. Pyk. Damy sobie 2. Licząc na to, że on tu nie pójdzie i nie wsadzi czegoś więcej. I dostaję punkt za to. Pyk. Teraz on. Mam nadzieję, że to nie będzie pomarańczowe, proszę. Zobaczymy. Nie wiem, coś tu łapnę. I uwaga, nie patrząc. Żółte. Ja cię kręcę. Co on robi z tą żółtą? Usuwa i z dolnego rzędu pomarańczowa wylatuje z gry. Dobra. Teraz ja mam 3 ruch. Mogę zrobić coś na zielonym, a potem mogę zrobić coś na fioletowym. To jest dobre. Coś na zielonym mogę wyjąć z worka pomarańczowe, albo mogę po prostu wyjąć 5, ale mam tylko 2. To mi się bardziej opłaca zrobić tak, żeby to... A za 1 nic nie kupię. Gdybym to palił, spalił tę zieloną kartę. Czy mi się to opłaca zrobić w tym momencie? Wrzucę to do worka i wyjmę wszystkie... Co ja tam wrzuciłem? 2 pomarańczowe. Czyli wyjmę 2 pomarańczowe z powrotem. Dwie pomarańczowe wyjmę. Paląc to, wyjmę sobie pomarańczową i za 1 nic nie kupię. Czy też może iść po prostu 3 tu od razu? Zabrać sobie... To i spalić? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie, dobra, zrobimy tak. Te 3 do wora. Pyk. 3. To są 4. Tę kartę sobie zabiorę. Teoretycznie mógłbym dobrać 5, ale 3, 4, 5, co mi to da? Będę miał 2 pomarańczowe, 2 zielone i i białą, nie? Trochę słabo. Zrobimy tak, że ja to spalę. Tak. Za 1 nic nie kupię. Czy mi się to opłaca palić? Wszystkie żółte i pomarańczowe wyjmij z worka. Czy ja chcę tę kartę mieć na potem? Czy bardziej mi się opłaca ją teraz spalić?
A spalmy ją. Dobra. I wyjmę z worka, powiedzmy, że zielone. Pyk. Dobra. Albo nie zielone. Pomarańczowe? Chyba trzecia akcja. I teraz czwartą pójdę tam. To bez znaczenia w sumie. Dobra. I czwarta akcja to jest trzy fioletowe i jedna czarna. Pyk. I zabiorę sobie tę kartę. Bo teraz mi się z worka nie opłaca wyjmować, bo już mi to nic nie da. I tą kartę albo sobie mogę zachować na przyszłość, albo mogę ją zagrać. Ja ją spalę. I paląc ją mogę się przesunąć o jedno w prawo i zabrać sobie koronę. Dobra, mamy koronę na przyszłość. Pyk. Dobra, to był mój ruch. Przechodzimy do piątej rundy. Jak widzicie, prawie kończy się gra. A nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze jest to. Muszę wydać dwie kości. Wydaję dwie zielone. I teraz mogę sobie wybrać kartę. Z przyszłości albo stąd. To nie ma znaczenia. To była dobra karta, kiedy miałem kości. Teraz się nie opłaca jej brać, więc biorę to za piątkę. Ciach. Ja ją sobie zagrywam. Czyli za piątkę mogę kupić. Mógłbym teoretycznie zagrać tutaj i zarobić dwa punkty. Ale chyba nie. Wolę sobie za piątkę kupić. I mogę kupić nawet białą za 3 i żółtą za 2. To jest 5. Dobra. Tak też to zrobiliśmy. Dobra, czyli to mamy załatwione. Ciach, ciach. Pyk, teraz przechodzimy do piątej rundy. Myk, myk. Tu się nic nie odsłania, tu się tego, ten się resetuje. Ja dobieram z worka 5. No i teraz już jest ważne, co się tu dobierze, bo mam tego więcej. Raz, dwa, trzy. No, chyba sobie trochę rozwodniłem tą rękę. I teraz tak, co ja tu mam? Dwie białe, czarna. I tak to wygląda. I teraz ja mam pierwszy ruch. Więc żeby on mi tego teraz nie zgrzytnął na początku, to ja biorę to i biorę tę kartę. I teraz mam 1, 2, 3 punkty. Raz, dwa, trzy punkty z tej karty fioletowej. Dobra, dobra, dobra. Tak. Ok, to był mój pierwszy ruch. Teraz pan Ghost. Panie goście, co pan robi? Pomarańczową. Czyli tak, to leci. To leci. I teraz losowo stawiamy znacznik. Aha, ja nie byłem na wojnie w poprzednim, więc mogę się o jeden przesunąć. Dobra, i zobaczmy, co on tutaj nam wstawi. A powiedzmy, że to. Pyk. Dobra. Teraz ja. To jest ciekawe teraz, bo mógłbym nawet dwie białe wydać, zabrać sobie tę kartę i mogę ją spalić jako dowolny kolor, na przykład za 5 punktów. Siódemka. O kurczę. O kurczę. To pójdziemy chyba jednak na wojnę. Tylko 3 kości będę musiał poświęcić na koniec. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Tę kartę z przyszłości chciałbym mieć, chociaż ją mogę kupić później. A to bym spalił jako 5 punktów teraz. Tylko to byłby drugi ruch i trzeciego nie zrobię. Więc to musi być drugi, a to będzie trzeci. No, tą czarną sobie mogę teraz wsadzić, nie powiem gdzie. Dobra. Aha, zostaną mi tylko dwie kości. To jest ciekawe, słuchajcie. No. A mogę iść jeszcze tak i dobrać, ile tam worku. Jeszcze są. Ty, dobra, to ja robię tak. To jako drugą akcję. Czyli idę na zielone. I teraz mogę tak. Mogę dobrać wszystkie fioletowe. Mam ich chyba
jeden wydałem, to mam ich chyba 3 albo 2. To są 2 punkty albo 3 punkty. Wziąć tą zieloną. Albo mogę nawet iść tutaj i ją spalić. Albo mogę też przesunąć się. Rozwinąć sobie to. Dobrać białą kostkę i zieloną flagę. Kurczę, to jest trudna decyzja teraz. Czy brać punkty z tej zielonej karty? Nie, ją wezmę. Nie, ją wezmę na przyszłość. Czyli tak, czyli... no, nie mam to po kolei, nieważne, dobra. Będę sobie tutaj to gdzieś po prostu wsadzał. Czyli tak, dobieram wszystkie fioletowe kości, jakie mam w worku, czyli całe 2 i dostaję za to 2 punkty. Pyk, pyk. Dobra. To był mój ruch. Drugi. Teraz on ma drugi. Co on zrobi? Co on zrobi? Ciach. Żółta. Żółtą usuwa i zerówkę wywala. Znaczy nie zerówkę, tylko z pierwszego rzędu. Dobra. I mój trzeci ruch. I teraz tak, ja mogę albo zrobić tak, albo mogę iść na fioletowe, albo mogę iść na żółte. Na żółte tym samym mnie troszkę ten utopił. Mogę iść na fioletowe i dobrać C4. Raz, dwa, trzy. Co tam wyjdzie? To jest pytanie. To jest ciekawe, nie? Teraz już mi się chyba nie opłaca rozwijać tego fioletowego toru. Żółtego też za bardzo nie, bo tych kart nie, to mi nic nie da. Żółty baner mi to da tak naprawdę. Więc żółtego mi się nie opłaca. Dobra, zróbmy no jedyne sensowne wyjście, czyli 3 fioletowe. Ciach do wora i wykonuję tę akcję, czyli mogę sobie 4 z worka dobrać. Nie było nic innego sensowniejszego do zrobienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, 4 dobieramy. Raz, dwa, trzy. No i 4. Dupa, nic nie wyszło. Ciekawego, czyli to jest koniec. W tym ruchu już nic nie zdziałam. Bo teraz musiałbym mieć już 4 kostki, a mam maksymalnie 3. Dobra, no to tyle. Nie było mnie w wojnie, mogę się przesunąć, ale nie chcę. On miał 1. No, nieważne. Czyli on wygrywa, ale tutaj się nic nie dzieje. Poza tym, że to odpada, przesuwamy się do 6 rundy. To się odwraca. Pyk, pyk i pyk. I ja dobieram z worka 5 kostek. To są chyba wszystkie. Mam tylko 3 w worku. Ciach, ciach i ciach. Dobra. I teraz ja jadę jako pierwszy. Przedostatnia runda, proszę Państwa. Na pewno muszę te karty wziąć, bo jak on mi ją zgrzytnie, ona jest warta 7 punktów. Więc to jest, to byłoby słabe. A do góry się to kładzie. Więc ja biorę tę kartę po prostu i zagrywam sobie ją za 7 punkciożków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 2 punktów brakuje, żeby przynajmniej tym pierwszym znacznikiem zdobyć te punkty. Dobra, teraz on. Zobaczymy, co on zrobi. Pyk. Fioletowy. Czyli tak, ta karta idzie precz. I fioletowy oznaczał, że co to było? Że odwraca tą kartę. Nie jest dla mnie ona dostępna. Dobra. Drugi ruch. Drugi ruch. Mógłbym iść nawet na pomarańczowy i wsadzić się tutaj.
Jakie my tu mamy jeszcze? Dwa punkty za każdy baner, to byłoby spoko. Trzy kości by mi musiały zostać. Mógłbym nawet iść dwiema białymi to wziąć i kupić sobie jeszcze dwie kości. To. Mógłbym też to spalić i dostać dwa punkty. Ale popatrzcie, ta karta daje mi dwa punkty za każdą. Ale to ta karta mi znowu daje. Mógłbym piątkę usunąć i dostać 5 punktów. Czekajcie. To jest ciekawe. Tym się pozbawię trochę ruchów, jak wydam te dwie kości. To jest trochę bez sensu. Tak sobie myślę. Dwie kości teraz muszę wydać. Dwie kości. Jak mu wypadnie żółta, biała, to tam się właściwie nic wielkiego dla mnie nie dzieje. Zielona trochę mi porobi. I teraz chyba pójdę tak. Dwie, bo tu w worku nie mam nic. Mógłbym kupić to i dobrać wszystkie z worka, ale to mi nic nie daje. Gdybym ją spalił, to dostałbym jeszcze jedną białą. I mógłbym sobie z powrotem te dwie zielone wyjąć. Żółtą, gdybym spalił, to dostałbym baner w dowolnym kolorze. No też jest niegłupie. Tylko wtedy już nie zagram pomarańczowej. Nie zagram pomarańczowej. Dlatego teraz muszę to zrobić. Czyli wydaję dwie. Wykonuję to i wsadzam sobie tutaj trójkę. Pamiętając o tym, że muszę mieć trzy kości, żeby móc to zrealizować. O! Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. No i zobaczmy, co on tam potem będzie miał. Kto wygra tę wojnę w ogóle? No trudno. Dobra. Teraz tak, trzy. I trzy kości mogę iść tak, albo w żółte, albo w zielone. Jak pójdę w żółte, to dostanę żółty baner. A jak pójdę w zielone, to będę mógł dobrać z worka wszystko, co mam. Czyli czarną i pomarańczową. Chyba, że to spalę. Dobra, to mi się bardziej opłaca zagrać zieloną. Czyli tak. I cztery. Dobra, to zrobimy to nawet w ten sposób. Te trzy wrzucam do worka. Dobieram sobie tę kartę. Wyciągnę wszystkie. Będę miał jeszcze możliwość zagrania czwartej akcji. Cztery zielone. Tak jest. Zagram to. Nie będę tego palił. Chociaż nie, spalenie... Nie, dobra, poczekajcie, ja to spalę. To jest bez sensu. Ja to palę. Ponieważ palenie tak daje mi białą kostkę. Pyk. I pozwala mi wyjąć wszystkie, więc ja wyjmuję zielone. Zielone? Tak, bo teraz muszę mieć cztery. Więc wyjmuję zielone. Tak. Siup. Ok. I teraz pytanie. Czy ja chcę te cztery zagrać żółte i spalić sobie na przykład jeszcze tę żółtą kartę? Co dałoby mi możliwość wzięcia dowolnego banera i wziąłbym sobie na przykład wziąłbym sobie pomarańczowy i zarobił jeszcze 6 punktów. Tak. Tak. 4 żółte wydaję i tę kartę palę tu. Siup. Zabierając sobie ten pomarańczową flagę. Dobra.
No i teraz zobaczmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o wojnę. Po pierwsze, dostaje jeden punkt. Ile on ma? 5. Kurczę, on wygrał. On wygrał. On wygrał. Czyli tak, ja muszę wydać 3 kości w ogóle, to jest najlepsze. Wydam tak, 2 zielone i 1 fioletową. I teraz tak. Ja jako, że zająłem drugie miejsce, mogę sobie wybrać i spalić albo wykorzystać którąś z tych kart z dołu, więc biorę tę. I teraz pytanie, czy ja chcę kupić za 4, czy ją spalić. Ale to stracę 3 punkty. Ja to jeszcze zarobię, ja to jeszcze wygram. Nie, to ja sobie za 4 kupię. Chociaż czekajcie, mogłem wtedy spalić 2 punkty, to... Nie. Ja sobie za 4 coś kupię i kupię sobie za 4 2, 4, te dwie. Ciach. Dobra. Okej. Okay. Tak mnie tutaj wytentegował. Okej. Okay. 7 runda, ostatnia. Myk, myk, myk. Do wora, panie ładny. A ja dobieram 6, 5 kostek. 5 kostek. Du, 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 du. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co się tu podziało? Nie jest dobrze, nie jest źle. No muszę to zrobić w pierwszej kolejności. Muszę to zrobić w pierwszej kolejności. Dobra, czyli tak. To... To spaliłem. I zabieram to. I zagrywam sobie to i dostaję 2, 4, 6 punktów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Teraz on. Ciach, fioletowa. Nie usuwa nic, obraca tylko to. Dobra. Drugi ruch. Drugi ruch muszę zrobić taki, że muszę iść... Drugi ruch. Kurczę, mam bardzo mało tych koron. Drugi ruch. Dobra, idę tu. Dobieram 5, czyli wrzucam 2 i dobieram 5. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Raz, dwa, trzy. No to jeszcze nie wszystko. 4, 5. Jest biała. Dobra. Tak to mamy. Teraz on. Drugi. Ostatni ruch w grze. Pana Ghosta. Pyk zielony. Czyli usuwa tę kartę. I on każe mi się cofnąć na którymś z torów w dół. Tu się cofnę. Dobra. Teraz tak. I teraz tak, proszę Państwa. Trzeci ruch. Trzeci ruch. W trzecim ruchu zrobimy tak, że pójdę chyba tu. Nie. Kurczę, patrzcie, 4 kostki będę musiał poświęcić na to. Nie, zrobimy tak. Trzecim ruchu, a będę miał czwarty? Nie będę miał czwartego ruchu już. Ulala. Ulala. Nie będę miał już czwartego ruchu. Nie będę miał. Nie będę miał.
jeszcze te kostki dobrać teoretycznie, bo mógłbym zrobić tak i dobrać 4, to jedna więcej by doszła. Tylko teraz pytanie, która tu dojdzie? Nie pamiętam, co tam mam w tym worze. Będzie ból, powiem wam. Tu będzie tak. 3 punkty. Zieloną jak zagram, to będzie jakiś jeden punkt marny albo 2. To jest 5. Pomarańczową, gdybym zagrał, to teoretycznie byłoby... Gdybym teraz wziął 5, to byłoby 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. To by było mocne. Czarnej nie mam, ale czarna by mi dała 3. Raz, 2, 3, 17. Versus raz, 2, 3, 4, 5. To byłoby raz, 2, 3, 4 korony bym musiał mieć. Mam jedną. To by były dwie, to jest 3, 4, 5. Dobra, to jest do zrobienia. Ok, czyli róbmy to w ten sposób. Trudno, olewamy już całą kwestię. Czyli tak, 3. Zabieram tę kartę i... palę ją, czyli dostaję 5 punktów. Pyk. Dobra. I kolejnego ruchu już wykonać nie mogę, bo nie mam 4 kości. A więc na tym kończy się, proszę Państwa, gra. Mogę się jeszcze poruszyć, bo nie brałem udziału w wojnie, ale nie robię tego. I teraz tak, co się dzieje? Ma miejsce normalnie czyszczenie jeszcze. A więc to wszystko się tutaj jeszcze dzieje tak. Zupełnie bez przyczyny, ale czasami się zdarzają, że ktoś tam sobie może coś jeszcze dokupić. Ponieważ teraz jeszcze się dzieje taka rzecz, że normalnie dobieram 4 kostki z worka. Akurat 4 wszystkie. No nie, jeszcze jedna tam została. Dobra, pyk. 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 I pyk. I proszę Państwa, tak. Liczę sobie punkty. Mogę po kolei wykonywać akcje z kart, które zgromadziłem, po kolei w tych kolorach. Żółtą. Mogę zagrać którąś z tych żółtych kart, czyli dostać jeszcze któryś z tych banerów i kupić sobie coś za 2. Albo mogę ją spalić. Mogę sobie zrobić wymianki. Ale nie. Ja sobie zagram tę kartę. Czyli zagrywam w tym momencie, jeszcze raz zagrywam tę kartę, czyli dostaję pomarańczowy baner, pomarańczową flagę i za 2 mogę jeszcze coś kupić. Więc za 2 kupię sobie fioletową kostkę, pyk, bo więcej niestety nie, mnie nie stać. To była żółta, biała. Biała. Białą. I teraz pytanie, bo tak, jak spalę białą, to dostanę raz, 2, 3, 4 punkty. A jak jej nie spalę, tylko kupię sobie za 5, to dostanę 2 kości, które dadzą mi 1 punkt. Więc mi się to nie opłaca. Palę to. Pozbywam się 4 pomarańczowych banerów. Każdy punktuje mi 1 punkt. Czyli pierwsze 4 punkty z drugiej punktacji. Zielona karta. Zielona mogę dobrać i dostać 2 punkty, bo w worku, chyba że jeszcze jest fioletowa, ale chyba nie, bo w worku już chyba mam tylko pomarańczową, czyli tutaj się już nic nie zmieni. Po prostu dostać 2 punkty, a gdybym to spalił, wyjąłbym sobie pomarańczową z worka jeszcze i kupiłbym sobie coś za 3, czyli tylko ten, czyli dostałbym tak naprawdę 1 punkt, więc bardziej mi się to opłaca po prostu zagrać i dostać 2 punkty zwycięstwa. Pim, pim. Za każdą fioletową tam było, nie? To była zielona. Pomarańczowa. Pomarańczowa, mógłbym ją zagrać i dostać 7, ale mogę ją spalić i dostać 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze. Czarna. Mam czarną. I teraz tak, paląc czarną mogę sobie zmienić tą kartę, ale to jest bez sensu, więc paląc czarną
To jest nieobligatoryjne, tylko dowolne. Można się przesunąć, nie trzeba. Nie przesuwam się. Dostaję 3 punkty. Raz, dwa, trzy. Pyk. To była czarna zagrana. I fioletowa. I fioletową mogę albo zagrać, albo... To jej czekajcie, tam było... Ja dostałem 4 punkty, a mógłbym dostać ich 8. Ale jak zagram to, to dostanę 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A tak bym kupił. No, na to samo wychodzi. Dobra, czyli ja tak, tę kartę zagrywam. Tę kartę zagrywam, czyli dostaję 6 punktów. Tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to jest koniec. I teraz normalnie, gdybym tak, nie spełnił tego warunku z mojej karty Republiki, dostałbym te punkty, czyli dostałbym 24 punkty. Ale jako, że spełniam, zabieram sobie dwie korony stąd. I jeszcze mam dwie korony na tej karcie tutaj startowej, no bo jest to wariant prosty w tej grze. Normalnie te karty nie posiadają tych dodatkowych koron. Zaraz wam tu wszystko jeszcze pokażę. Gdzie to mam tutaj? O, tu jak widzicie, są takie karty, które po prostu tych koron nie posiadają. To są tylko te, na które możemy wymienić w trakcie gry, a normalnie gracze nie posiadają tych koron. No i teraz tak, czyli mam tych koron w kichę, w gitarę. I żeby wygrać, żeby zdobyć tę większą ilość punktów, patrzę, ile koron dzieli tutaj i tyle koron muszę wydać, muszę je mieć. Jeżeli bym ich nie miał, no to dostaję również tę niższą wartość punktową. A więc tak, udaje mi się wygrać pierwszą grę w pierwszym scenariuszu, ponieważ zdobyłem minimum 18 punktów, a mam ich 28. Mam w swoich zasobach białą i czarną kostkę. To był mój tutaj wymóg. Gdybym chciał grać kolejną grę w ramach tego scenariusza, otrzymałbym do następnej gry, słuchajcie, tyle koron, ile pojawia się pomiędzy moim znacznikiem a znacznikiem punktów wirtualnego gracza, czyli raz, dwa, trzy korony bym dostał. I te trzy korony miałbym do następnej gry już na sam początek. Drugi warunek, który trzeba spełnić w drugiej grze, to po pierwsze byłoby już 19 punktów, a nie 18. Po drugie, musiałbym mieć ten tor rozwinięty do 4 poziomu i posiadać jedną czarną i jedną białą kostkę w zasobach. I znowu również, jeżeli udałoby mi się tę drugą grę wygrać, znowu dostałbym jakąś tam odpowiednią ilość koron. Czyli między punktacją, którą mi się udało zdobyć, a znacznikiem wirtualnego gracza. I trzecia gra to jest 20 punktów zwycięstwa. Posiadać 5 koron w zasobach na koniec. Również tor do 4 poziomu rozwinięty. I jedną czarną, jedną białą kostkę w zasobach. I wtedy byłoby powiedziane, że ten najprostszy scenariusz pierwszy udaje mi się wygrać. Scenariusz drugi już tam ma jakieś inne karty tutaj, te polityczne, inaczej się inna karta miasta, inna karta republiki, inaczej się rozkładają kości na rynku i są inne cele, bo na przykład w pierwszej grze muszę zdobyć 21 punktów zwycięstwa i zmienić kartę republiki na jakąś tam wymaganą inną, z tej startowej na inną. Taki jest pierwszy cel. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tych scenariuszy jest 4, tak jak mówiłem. I popatrzcie, najwięcej punktów, jakie trzeba uciułać w czwartym, najtrudniejszym, utopijnym scenariuszu, to zarobienie 35 punktów w trzeciej grze. Czyli jak widzicie, tak jak mówiłem, te 83 punkty, które są tutaj, to jest po prostu tylko taki żarcik od autora, żeby się to chyba komponowało tutaj, żeby się ten tor punktacji nie urywał przy 40. Słuchajcie, tak wygląda Città Stato od panów Włochów, od pana Włocha. No, kurczę, jest dobra, naprawdę, jest dobra i jest ciekawa, bo trzeba tutaj naprawdę sobie pokombinować. W wariancie solo, tak jak powiedziałem,
nie byłaby to gra, którą kupowałbym pod rozgrywki solo, bo one, wiadomo, no jest tych scenariuszy 4, 4 razy 3, 12 gier. Wiadomo, nie każdą uda się wygrać, trzeba będzie powtarzać te rozgrywki, ale mniej więcej cały czas będziemy sobie tutaj tak no, kombinować i nic z tego nie wynika. Natomiast w rozgrywce wieloosobowej dzieje się o tyle fajniej, że tak, ciekawsze są te wojny, bo też nie za bardzo za każdym razem się wie, co tam kto co daje. Podbieranie tych kostek z rynku, podkradanie kart jest ciekawsze. Przesuwanie tym znacznikiem, dzięki tym akcjom, że przesuwamy nie tylko sobie, ale też komuś. Można zrobić kuku, czyli ktoś sobie po prostu zbiera sobie korony, a w tym momencie, nie wiem, na koniec gry wypychamy go jakimś magicznym trikiem, co powoduje, że ta karta Republiki mu przestaje działać i nie liczy punktów większych, tylko mniejsze, nie? Więc naprawdę, naprawdę ciekawa pozycja. Tak jak mówię, no przeszła bez echa. My ją odkryliśmy w ostatnim czasie, i na razie jest u nas ona na warsztacie, bo gdzieś czujemy to, że ma jakiś potencjał i całkiem przyjemnie się w to gra. Całkiem przyjemnie się w to gra. Mimo, że tej negatywnej interakcji jest tutaj, nie jest jakoś wybitnie wiele. My lubimy gry z dużą negatywną interakcją pomiędzy graczami. Tutaj jej jest mało, bo każdy tutaj sobie gdzieś tam kombinuje z tymi kartami, którą kartę gdzie jak zabrać, czy ją zagrać, czy ją spalić, czy się przesunąć tu, czy tu. Jak widzicie, tych decyzji tutaj do podjęcia jest całkiem sporo. Ale gra jest naprawdę sympatyczna. Jeżeli mielibyście okazję, gdzieś ją widziałem, Planszomania bodajże, chyba tak się ten sklep nazywał, coś pod 200. Jak widzicie, graficznie tu się nic nie dzieje. Tu w ogóle praktycznie, no poza tym, że ta mapa jest tutaj pod tymi wszystkimi kartami, jest tam narysowana i coś tam się dzieje. Jest to Morze Śródziemne. To grafik tutaj nie ma w ogóle, nie uświadczycie ich. Więc ona jest prosta, toporna graficznie. Słucha jak pieprz, bo tej tematyki to tu w ogóle się nie czuje i choćby się nawet człowiek wczytywał w te karty, co jest, co to, i tak tego nie poczujemy. Ale sama mechanika tej gry sprawia, że jest interesująca. Przynajmniej na ten moment tak się nam wydaje, tak mi się też wydaje. Czy będzie się nudzić? Czy jest tutaj jakaś regrywalność? No regrywalność polega na tym, że wychodzą za każdym razem inne układy tych kart na rynku, a więc inaczej się trochę tą rozgrywkę planuje, bo zmieniają się kolory tych chorągwi, pod które możemy grać. Zmieniają się te karty miast, które powodują, że mamy inny zestaw kart na początku i mamy inną akcję, którą możemy wykonać, choć jak widzicie, nie wykonałem jej ani razu z tej karty, więc to też jest jakoś tam możliwe do ogarnięcia. Zmieniają się zestawy tych kart tutaj politycznych. To jest jedyna rzecz, która powoduje, że rozgrywka wygląda inaczej. Jest trochę losowości polegającej na tym, że nie wiadomo, co z tego wora nam wyjdzie, czy nam się uda, czy się nam nie uda. A więc to też jest tutaj, będzie powodować, że te rozgrywki nie będą za każdym razem wyglądać tak samo. Na razie, po kilku rozgrywkach, które mam na swoim koncie, bo mamy kilka rozgrywek wieloosobowych i ja tutaj solo też próbowałem parę razy się pobawić, na razie jest ok. Wydaje mi się, że gdyby to była moja własność, bo nie ukrywam, jest to pożyczona gra od pana Radka, to chyba zostawiłbym ją sobie w swojej kolekcji, bo fajna, taka przyjemna na pokombinowanie. Tyle na dzisiaj. W ramach rozgrywki solo Città Stato Simone Cerutti Sola. Grafika na okładce przynajmniej jest fajna. No. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w ramach podzięki za takie materiały właśnie dołączycie do grona subskrybentów, kliknijcie tam jakąś łapkę w górę, w dół, w bok, w lewo, w prawo, nieważne. Będę wdzięczny. Dziękuję za dziś. No i co? Zapraszam na kolejne pełne rozgrywki w przeróżne planszówki na kanale Solo Gram. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.